Piotrze, niebawem zbliża się bardzo wielka impreza lekkoatletyczna. Powiedz mi, jak przygotowania? Dobrze, właśnie znajdujemy się w Gdańsku na AWF-ie i bardzo fajnie mi się tutaj trenuje, przyjemnie. Wszystko, co potrzebne, się tutaj znajduje, także tylko na plus. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z tyczką? Moja przygoda ze sportem zaczęła się od skoków z wyż, tylko że byłem trochę za niski do tej konkurencji. No, wiem, że teraz jak się na mnie patrzy, to się w to nie wierzy. No, nie wiedziałem, że urosnę do 1,94 m. No i podjęliśmy z moim wujem, wtedy trenerem, decyzję, że poszukam jakiejś innej konkurencji, a ja zawsze pasjonowałem się tym skokiem od tyczca. No i jakoś tak po małymi krokami poszło. Jaki optymalny wynik celujesz na najbliższe mistrzostwa w Berlinie, jeżeli chodzi o swoją osobę? Oj, ciężkie pytanie i ciężka zawsze odpowiedź, bo ja nie lubię tak zapewniać, że skoczę 5,90 i wygram. No, na pewno będzie ostra walka, bo chłopaków jest na wysokie skakanie bardzo wielu. No, myślę, że powyżej 5,80 trzeba będzie skoczyć, żeby zakręcić się w okolicy podium. A jakie plany na przyszłość? Jakie plany przyszły? No, na razie moje plany sięgają do końca kariery, czyli całą swoją energię staram się wykorzystywać w sport i tutaj się najbardziej skupiam, a co później to zobaczymy. A jak Ci się podoba obiekty na AWF-ie, jeżeli chodzi o przygotowanie tyczkarskie? Uważam, że jest pozytywnie. Gdyby było inaczej, to byśmy wybrali trochę inne miejsce w Polsce. Tak więc uważam, że Gdańsk jest odpowiednim miejscem do przygotowania lekkoatletycznego i tyczkarskiego. Nad morzem już byłeś? No jasne, zawsze zahaczę. Co prawda za dużo wolnego czasu nie mam, bo ciągle treningi i odpoczynek, ale tak, często się wybieram i jakiegoś tam gofra wciągnę, jakiegoś cheat day'a sobie zrobię. Trzymajcie za mnie kciuki, Mistrzostwa Europy w Berlinie już zbliżają się wielkimi krokami. Do zobaczenia przed telewizorami na trybunach.